Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4 RP. Moi drodzy, zobaczcie, już we własnej furce, na własnych śmieciach, że tak powiem. No jeszcze musimy tutaj trochę nad tym samochodem popracować, ale dzisiaj mamy trochę inne zadanie. Musimy polecieć do Francji, dostaliśmy telefon od szefa, że żeby nawet nie przyjeżdżać do Kanciapy, tylko od razu ładować się na Francję. Mamy już bilet samolotowy kupiony. We Francji będzie na nas czekał specjalny samochód, wypożyczony po prostu samochód, żebyśmy mogli się tam przemieszczać. To będzie jakaś tam mała Alfa, zwykły jakiś taki samochodzik. I mamy we Francji ogarnąć sprzedaż... ogarnąć sprzedaż Mercedesa dla szefa. No mówię, szef jest coś kopnięty, jeśli chodzi o samochody niemieckie i chce mieć kolejnego Mercedesa, ale tym razem ten Mercedes to nie będzie tak, że on będzie sobie nim jeździł, tylko tu chodzi o to, że to jest jakaś specjalna wersja tego auta i on koniecznie chce mieć ten samochód kolekcjonerski w razie jakby chciał później sprzedać samochód. Ponoć ma kosztować ponad 600 tysięcy euro. Jest to bardzo limitowana wersja i jeżdżących tych aut zostało niewiele. Część z nich się po prostu porozbijało, albo są to jakieś fejkowe wersje specjalne. Także jestem ciekawy, co to będzie za samochód. No i Krzysiek też oczywiście jest ciekawy, bo będzie musiał się kawałek tym samochodem przejechać, a konkretnie będzie musiał przejechać się z hotelu, gdzie ten samochód aktualnie przebywa, w takim garażu. Będzie musiał pojechać do portu, gdzie czekać będzie na ten samochód kontener. No i oczywiście będzie miał wypożyczony, już ma wypożyczony samochód, ten samochód będzie na niego czekał, gdy dojedzie na miejsce, ale póki co musimy sobie zajechać na lotnisko, by wsiąść do samolotu i odlecieć. Dostaliśmy piękny, wypożyczony samochód, żeby dojechać sobie do Nicei po odbiór Mercedesa, auta, które mamy tutaj obejrzeć, ale przy okazji też, no przy okazji, bo to żeśmy tutaj przyjechali, żeby je kupić, przy okazji Krzysiek pojeździ sobie Alfą, no jest zadowolony, jeździ sobie chłop po całej Europie, lata po całej Europie, testuje super furki, no co prawda kasy z tego ma niewiele, ale w sumie żyć ma z czego. Jakby spoko opcja, nie? Szef nie ma na to czasu, żeby jeździć i oglądać furki, więc wysyła wszędzie Krzycha. Krzychu zadowolony, kurczę, pojeździ sobie nowymi furkami. Chociaż trochę, no nie są to na razie jego furki, wiadomo, on na razie śmiga swoim Golfem, no ale i tak jest zadowolony, że ma cokolwiek i właściwie nic nie musiał w ten swój nowy samochód wkładać. No minus tej roboty jest tak jak mówiłem, no niestety Krzycho mało zarabia, to jest jedyny minus. Autko ma w sumie całkiem niezłego kopa. Co prawda napęd naprzód, więc tutaj nie powariujemy, ale to nam chyba wystarcza, nie? Plan jest taki, że oglądamy samochód, jedziemy nim do portu i w porcie wprowadzamy go do kontenera, ale z portu zabiera go ciężarówka i jedzie do Edynburga. Także my nie będziemy tą ciężarówką jeździć, my będziemy tylko dostarczać ten samochód w odpowiednie miejsce i potem wracamy na lotnisko i lecimy z powrotem do Edynburga. Także no nawet się tutaj nie prześpimy we Francji, nawet nie popodziwiamy, nie pozwiedzamy, nic nie porobimy, tylko od razu mykamy z powrotem, bo musimy no jakby samochód też odebrać, tak, na następny dzień jak przyjedzie do Edynburga. No bo to droga lądowa, to raz, dwa, trzy, kontenerek, pyk, pyk i gotowe, nie?
Powiem wam, że ten samochód jest, kurczę, całkiem żwawy. Naprawdę, bardzo, bardzo fajnie się zbiera. Musiał być jakiś porobiony, mimo że to z wypożyczalni. Ale widocznie osoba, która sprzedaje nam tego Mercedesa, to też jest jakaś chodliwa. Zastanawiam się, czemu jedziemy pod prąd. Strzałka była w drugą stronę. Chyba jednokierunkowa, nie wiem. Tu już są znaki w dobrą stronę. Tam był jakiś dziwny znak poziomy. Zastanawiam się, co to było. Jesteśmy już prawie u celu, mamy się tutaj zatrzymać i zostawić ten samochód, przesiąść się do Mercedesa, który za moment wyjedzie z parkingu pod wielkim hotelem, czy co to tutaj jest. I potem musimy oddać ten samochód, przesiądziemy się do Mercedesa i zobaczymy, co to będzie za kozak. Jestem ciekawy. Krzycho dorwał się już do fury. Cena opłacona, samochód kupiony. Słuchajcie, 785 tysięcy euro. Tyle kosztował ten samochód, dlatego że jest to specjalna wersja Black Edition, bardzo rzadka, Mercedes C63 AMG, moi drodzy, pełny wypas, 6,3 litrowy silnik, ostatni taki dobry Mercedes z takim wielkim silnikiem. Nie mogło zabraknąć palenia laćka. Piękna sprawa. Dobra, ruszamy. Musimy samochód dostarczyć do kontenerów. O, shit! Jakiego to ma kopa! Kurczę, krzyko w niebo wzięty jest. Ale musimy uważać, żeby nie uszkodzić, bo szefo raczej nie będzie zadowolony. Szefo ma coś... ma, kurczę, jakiegoś bzika na punkcie niemieckich marek. Dobra, ale chyba nikt nie zakazuje troszeczkę z rury postrzelać, e? Jezu, tu wariaci jeżdżą, wzięliście tamtą Porszałę? O, coś tam pierdnął, ale to tak malutko, nie? Jak skręca, kurde, to nie to co Golf krzycha. Nie no, Golfik też ma tam turbinkę, także na spokojnie. Jaki dźwięk! Musiała trochę kontra pójść. Kurde, krzycho, ty uważaj trochę. Może być problem. Jak poszedł, ty? Krzycho ledwo to opanował.
Dobra, nie przesadzajmy w mieście 150 na kilometrów na godzinę. Ale zobaczcie, ten samochodzik na dwójce. Na jedynce może sobie tu spokojnie osiągać bardzo wysokie prędkości. Ale już spokój, uspokójmy się, powariowaliśmy. Jeszcze nas gdzieś tu policja złapie. Zobaczcie, znowu wjechałem jakby pod prąd. To jest chyba jednokierunkowa droga. Ale ma dwa pasy. Taka szeroka, jednokierunkowa? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, przejechaliśmy już, trudno. I tutaj znowu. Dziwna sprawa, powiem wam. Trochę tego nie czaję, ale dobra, no. Dobra, jedźmy sobie na promenadę. Tam powinniśmy przejechać już wzdłuż wybrzeża do portu i tam w porcie przyjedzie ciężarówka i zabierze samochód razem z kontenerem. Samochód w kontenerze. Tam będziemy mieli taki krótki pas drogi prostej, pozamiejskiej, także będziemy mogli sobie poszaleć. No jedźcie, dziad, dobra, grzejemy, nie? Opony rozgrzane. Tutaj za chwilę będziemy musieli odbić gdzieś w lewo. O, dokładnie tutaj. Krzycho to chyba urodzony drifter jest. Zobacz, jak on ciśnie tą furką. Tylko żeby się nie rozbił. Dobra, spokój, spokój. O, tutaj to można poszaleć, nie? No i niestety, na razie musimy się z autem pożegnać, ale przywitamy się z nim, gdy będziemy już w Edynburgu. Póki co musimy go przyprowadzić tutaj na pakę. I zostawiamy go tutaj i wracamy z powrotem do Alfy. Krzychu łudzi się, że będzie sytuacja taka sama jak z Golfem, że szefo da tego Mercedesa jemu do jeżdżenia, ale prawda jest taka, że nawet gdyby jakimś sposobem była to prawda, to Krzycho nie wyrobiłby z serwisem tego samochodu. Takie samochody są potwornie kosztowne w utrzymaniu. I jedna opona do tego samochodu kosztuje tyle co 5 jego Golfów, także i to po renowacji, nie? Także no, nie ma co. Zresztą szefo zdecydowanie takiego samochodu nie będzie chciał oddać dla Krzycha, no bo kurczę, jest za drogi, no bez przesady, aż tak bardzo się nie lubią, to nie wiadomo co. Krzycho musiałby chyba z 10 lat pracować dla tego szefa, żeby taką furę otrzymać. No ale wszystko przyjdzie dla Krzycha z czasem. Jeszcze mamy tutaj sporą karierę dla niego przewidzianą, tak jest, moi drodzy. Póki co Krzycho naprawdę rozkoszuje się jazdą Alfą, chociaż widzieliście, że tutaj go troszeczkę zarzuciło. Trzeba trzymać się na baczności. Pierwszy ślizg Krzycho ma już zaliczony i to ślizg całkiem ładny, słuchajcie, na skrzyni automatycznej właściwie, z łopatkami. Bez żadnego ręcznego, bez niczego, tylko z ogromną mocą, z wyłączoną kontrolą trakcji dał radę zrobić ślizg, także naprawdę fantastyczna robota. Uuu, będzie mandacik! Ale Krzycho nie musi się tym przejmować, przecież on nie posiada tego samochodu, nie? Tak jest, wypożyczalnia będzie się martwić mandatem. Jedziemy sobie prosto na lotnisko, na lotnisku wsiądziemy sobie do samolotu i polecimy do Edynburga. Co ten z kierunkowskazem? O co tu chodzi? Jezu, jakie wertepy!
Co to jest? Czemu on to kierunkowskaz? Chce wyprzedzać tą ciężarówkę? Nie wiem, wyprzedzamy. Zobaczcie, jakie szerokie drogi, kurcze. Nie to są w Wielkiej Brytanii, nie? Tu jest pięknie. No i wracamy na lotnisko już następnego dnia, no ale na szczęście udało się bilet przebukować, także będziemy mogli sobie spokojnie wrócić do Wielkiej Brytanii. No ale Krzysiek wykończony, bo to wiecie, całą noc tutaj załatwianie, też przylecieliśmy wczoraj wieczorem, ach to takie... No było trochę roboty, przekimał się troszeczkę w Alfie, ale to wiesz, to nie to samo co w łóżeczku. No i przyjedzie do domu zmęczony, także będzie musiał sobie odpocząć. Samochód przyjedzie następnego dnia, także na spokojnie zdąży sobie jeszcze odpocząć, żeby go dostarczyć z miejsca do szefa, nie? Bo jeszcze musimy go dostarczyć później. Mama Krzycha przyjechała odebrać go z lotniska, bo Krzysiek zadzwonił, że nie da rady jechać swoim samochodem po tej całej akcji we Francji, bo tam nie miał się gdzie przespać, trochę przekimał się w tej Alfie, jak odstawił Mercedesa do portu i od tamtej pory właściwie nic nie spał, więc jest wykończony i stwierdził, ja nie będę taki zmęczony jechał, bo jeszcze jakiś wypadek spowoduje i będzie problem. Dlatego mama po niego skoczyła, jednocześnie jest zdenerwowana na szefa, dlatego że no, wysłał go na taką robotę. A wiecie, jakie są mamy? No to jest malutki syneczek mamusi, 18 lat dopiero ma, Krzysio. No to co, on dopiero wsiadł do swojego pierwszego samochodu i to no też nie jakiegoś niesamowitego, prawda? Więc jakby nie patrzeć, no to jest jej malutki syneczek i ona musi o niego dbać. Natomiast Krzycha mówi, żeby nie dzwoniła do szefa i nie opieprzała go za takie traktowanie, bo on nie chce mieć z nim na pieńku, obaj bardzo się lubią, obaj są zapaleńcami motoryzacyjnymi. Dlatego no, chcę, żeby zostało wszystko po staremu i żeby nie było problemów. Natomiast porozmawia z szefem i powie mu, że no, był trochę zmęczony i że słabo było i tak dalej. Że nie było żadnego hotelu tam we Francji i powinien się przespać jakoś jak człowiek. No i mu tak powie swoim językiem, pogadają sobie chwilę przy piwku i będzie wszystko w porządku, nie? A jak kobieta się wtrąci w to wszystko, to będzie jeden wielki problem. Potem nie będzie wiadomo, o co chodzi, jakieś niedomówienia, po co tak? Załatwiam to między sobą, że tak powiem, po męsku i będzie wszystko w porządku. Cały czas się zastanawiam, skąd ten szef ma tyle kasy na to wszystko, no nie? Kurde, samochód za ponad 700 tysięcy euro. Kosmos jakiś. No ale szef już od wielu lat gromadzi różne i egzotyczne, i jakieś bardzo rzadkie samochody. Także może czasami coś tam sprzeda? No nie wiem. Mam nadzieję, że nam uchyli rąbka tajemnicy, gdzie tkwi jego sekret bogactwa. Zobaczymy. Szefo zadzwonił, że przyjedzie po Krzyśka następnego dnia, już się robi wieczór powoli, także będzie mógł sobie przespać tyle, ile będzie chciał, a podejrzewam, że będzie spał nawet i z 13 godzin po takich emocjach, bo to jednak jazda takim niebezpiecznym samochodem, jakim jest Mercedes C63 AMG. No, to są wielkie emocje, to są wielkie emocje i no, Krzycho nikomu nie będzie się tym chyba chwalił, ale zrobił swój pierwszy drift, także my widzieliśmy, ale ani szef nie wie, ani mama nie wie, ani tata nie wie, ale on zrobił. Zrobił to, kurde, jest z siebie zadowolony gdzieś tam w sercu.
Ale jeszcze to, co się wydarzyło, jeszcze do niego nie dociera, no bo jest wykończony. Następnego dnia Krzycha odebrał szefa z pod domu. Nie ryzykował spotkania z mamą, która jest zdenerwowana, dlatego że Krzysiek przyszedł do domu mega zmarnowany. Jakby wolał nie wjeżdżać na podwórek i ryzykować spotkania z mamą. Z mamą Krzycha, natomiast szefo cieszy się nowym mercem 6x6 i postanowił odjechać po jeszcze, no w sumie czego? Nie wiem, z którego roku jest ten Mercedes 6x6. Okazuje się, że 6x6 jest nowszy o rok. Tamten jest chyba z 12 albo 13 roku. Mercedes C63 AMG, którego jedziemy teraz odebrać. Kontener już przyjechał, już wszystko jest zapłacone, opłacone, tam cło, nie cło, wszystko załatwione. Teraz tylko wsiąść i jechać, także Krzycho już gotowy. No i właśnie szef powiedział, ja po ciebie przyjadę, bo kurczę, będziesz szybciej, ty tym Golfem będziesz cały dzień jechał. A ja cię raz dwa przeprowadzę moim kurczę gadżetem, no bo jak inaczej nazwać coś tak potężnego, prawda? Tak, furka już sobie czeka. Zaraz sobie ją obejrzymy. Szefo ją obejrzy przede wszystkim, bo jej jeszcze nie widział. Poza tym, że Krzycho przesłał parę fotek, ale to wiesz, fotki nie oddają tego, jak samochód wygląda w rzeczywistości. W rzeczywistości auto może się zupełnie inaczej prezentować, inne mieć kształty, bryły. Poza tym widzimy samochód w 3D, no nie? A taki aparat tylko jakby jedną gałką oczną patrzy się w 2D na ten samochód. Co? I zupełnie inny odbiór jest samochodu w rzeczywistości niż na zdjęciu. Dobra, tam pyk. Mamy tutaj taki fantastyczny samochód, to nic nam się nie stanie, no nie? Nowego Mercedesa szefa odbierzemy sobie już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Mam nadzieję, że podobała wam się podróż do Francji po kolejną furę. Fajna sprawa, nie? No i trzymajcie się, do następnego. Hejka.